Warmia i Mazury to region nazywany krainą tysiąca jezior, choć w rzeczywistości jest ich ponad dwukrotnie więcej. To pobliskie jeziora, rzeki i krajobrazy przyciągają turystów. Latem jeziora oblogane są przez miłośników żeglarstwa, kajakarstwa, wędkowania czy nurkowania. Dlatego tak ważna jest czystość wody w jeziorach i rzekach. Od 8 lat grupa Animex Morliny wspólnie z klubem żeglarskim i uczniami ostródzkich szkół ponadgimnazjalnych przeprowadza badanie czystości wody jeziora Drwęckiego. Smithfield, nasz właściciel, zainicjował to w Stanach Zjednoczonych. Od 8 lat jest to również robione w Polsce. W tym samym czasie w 8 zakładach, we wszystkich zakładach Animexu. Jest to sygnał, że dbamy o środowisko, zależy nam na tym. Chcemy edukować młodzież, chcemy zobaczyć, jak ważne dla nas jest czystość wód, bo dzisiaj zajmujemy się tylko czystością wód. Chcemy zwrócić uwagę na to, że dokładamy wszelkich starań, żeby sprawdzić, żeby ludzie myśleli i kojarzyli firmę Animex z przyjazną środowisku. Ma to być połączenie zabawy, edukacji. 18 września obchodzony jest jako Światowy Dzień Monitoringu Wód. Dwa dni później na przystani w klubie żeglarskim uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych spotkali się, by przeprowadzić analizę czystości wody. Ostrócka młodzież otrzymała zestawy do jej badania, umożliwiające bardzo szybkie pomiary. Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych będą dokonywali pomiarów takich podstawowych czterech współczynników, jeżeli chodzi o jakość wody, czyli będzie to współczynnik pH, temperatura, zawartość tlenu oraz mętność wody. Są zaangażowani w pewien sposób w tę akcję, jako że jest to akcja związana z ekologią, z ochroną środowiska, także myślę, że bardzo chętnie i coraz więcej tutaj mamy tych osób, które się do nas zgłaszają, że chcą brać udział w tej akcji. Światowy Dzień Monitoringu Wód to międzynarodowy program edukacji o szerokim zasięgu, zwiększający świadomość społeczną i zaangażowanie społeczności w ochronę zasobów wodnych na całym świecie. O czystości wody, ekologii i dbaniu o środowisko uczniowie uczą się podczas szkolnych zajęć, ale dzięki takiej akcji mogą teorię zamienić na praktykę, a i z przyjemnością szkolne mury na żeglarską przystań. Mamy w szkole czysto teoretyczną wiedzę i jeżeli przychodzimy tutaj, możemy zobaczyć, jak to w praktyce wygląda i naprawdę dużo można się nauczyć. Ogólnie w każdej szkole myślę, że tego brakuje. Człowiek naprawdę najlepiej uczy się przez praktykę. Badania czystości wody prowadzone są przez zakłady Animex Morliny w 8 miastach w Polsce. Ich wyniki zostaną zebrane i podsumowane z pozostałymi badaniami z całego świata. Ubiegłoroczne wyniki wykazały, że woda w jeziorze Drwęckim jest coraz czystsza. Miejmy nadzieję, że wyniki tegorocznych badań będą należały do pozytywnych.